Małgosiu, czy ty ulegasz modzie na diety? Przykładowo moda bezglutenowa. Słuchaj, no oczywiście, że zrobiła się moda bezglutenowa, ale tak naprawdę to jest choroba. A jeśli ktoś jest zdrowy, a mówi, ja nie mogę jeść tego, tego, tamtego? Nie, no to już mówimy o sytuacjach głupoty takiej, wiesz, że coś jest, że tak powiem, nagle pojawia się. Wiesz, nie było kiedyś, po pierwsze nie było jedzenie zatrute do tego stopnia, żeby się o nim nieustannie mówiło, że spowodowało, że połowę populacji ma raka, prawda? Tak. Dlatego, że je chemiczne jedzenie. I organizm nie jest w stanie wytrzymać, komórki nie są w stanie, same się oczyszczają, a nie są w stanie oczyścić się, proszę, po 40 roku życia z takiej ilości chemii. Nie dają rady, prawda? A ty masz nietolerancje jakieś pokarmowe? Ja mam nietolerancje pokarmowe od 15 lat, kiedy na szczęście jakiś mądry lekarz we Francji powiedział mi, że to nie są, że ja nie mam chorych oczu, tylko ja mam alergie pokarmowe i że muszę to sprawdzić i zrobiliśmy fantastyczne badania. No i od tego momentu bardzo się pilnuję. Ale w moim zawodzie, w moim życiu tyle jest stresu, że ten mój immunologiczny i wiesz, depresje, różne jakieś sytuacje, napięcia powodują, że mój organizm z pewnością jest słabszy. Ale teraz jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy właśnie mają alergię. Alergia stała się absolutnie cywilizacyjną chorobą. Natomiast jeżeli chodzi o mody, że staje się na przykład weganem, albo wegetarianinem, albo tam jakimś... I ja mówię, ale dlaczego stałeś się wegetarianinem lub weganem? I odpowiedź brzmi, bo nie chcę zabijać zwierzątek. No to myślę sobie, aha, no to jest potworna głupota, bo nie to jest powód główny, bo najpierw, żeby nie zabijać zwierzątek, to żebyś mógł to zrobić, to musisz pójść do fizjologa i sprawdzić, w jaki sposób funkcjonują twoje komórki, jak wygląda twój metabolizm i czy tobie jest potrzebne białko takie, siakie czy owakie. I w momencie, kiedy nie zabijasz siebie i nie jest ci potrzebne białko, nie jem mięsa, bo mnie nie jest potrzebne białko zwierzęce i mi jest łatwo powiedzieć, jestem wegetarianką i nie jem mięsa. Ale są ludzie, którzy to mówią i nie wiedzą o tym, że jak będą mieli 50 lat, nie będą mieli kości, nie będą mieli tkanek, nie będą mieli mięśni i nie będą pamiętali, co robili wczoraj. Więc to wszystko jest ta moda, rozumiesz, ta głupota nieludzka, kompletna, powinna być jakoś ujarzmiona właśnie przez wspaniałe pisma, które oczywiście proponując taką dietę, taką dietę, taką dietę, powinny też mówić o tej stronie naszej fizjologii, psychologii i predyspozycji. Małgosiu, powiedz nam, a jak wygląda catering na planie zdjęciowym? Co wyjecie? To jest tragedia. To jest tragedia, bo wielu byłam w filmach, wielu na planach, kiedy po prostu stał catering, w którym używają takiej ilości wegety i takiej ilości glutaminianu sodu i tak wszystko jest z najtańszych produktów oczywiście, no bo to wszystko musi się opłacić i tak dalej, że my mamy brzuchy jak balony i właśnie połowy rzeczy nie można jeść. Ale są na przykład takie tak zwane te barobusy na planie, gdzie są w nich tacy świetni ludzie, albo super młodzi i bardzo zorientowani na zdrowe jedzenie, albo ostatnio była u nas właśnie na planie taka pani, która zrobiła cudowne jedzenie, po którym wszyscy w ogóle odżyliśmy. Ja mówię, czy pani, jak pani to gotuje? Ona mówi, jak moja babcia, tradycyjnie, bo tradycyjna polska kuchnia, którą ja bardzo rzadko jem, ale była tak wspaniale, uczciwie, fantastycznie zrobiona. To jest A zdarza się, że koleżanki są na dietach pudełkowych? O, słuchaj, kogo nie spotkam, jest na diecie pudełkowej. I co o takiej diecie myślisz? Co myślisz, Małgosiu, o takiej diecie? Słuchaj, jeżeli jesteś kobietą, która nie umie gotować, mówi, że nie ma czasu i musi mieć w pudełkach przywiezione, no to już oczywiście twój wybór. Rozumiem, że to jest pewna wygoda. Mężczyźni wolą mieć podane pod drzwi 5 posiłków i zabierać pracoholicy sobie do domu, bo większość mężczyzn nie gotuje. Słuchaj, ja mogłabym taką firmę otworzyć, ponieważ ja codziennie rano w pół godziny przygotowuję sobie 5 posiłków w mojej termosiki. Jestem tak zorganizowana i mam jedzenie, które wrzucam w wielkiej torbie do samochodu i nie zdycham
umieram z głodu, bo się boję jeść przypadkowego jedzenia, bo puchnę, mam mi, wiesz, jestem aktorką, nie mogę mieć kłopoty z twarzą, a mam takie alergie, że nagle, wiesz, znika mi pół twarzy, tak? I wyglądam jak balon, więc to dla aktorki jest tragiczne. I akurat mam taką przypadłość właśnie będąc aktorką, więc to jest, muszę uważać, nie mogę pić alkoholu, nie mogę jeść byle czego, nie mogę jeść nie wszystko w restauracji, ale jeżeli chodzi o te pudełkowe diety, słuchaj, nie mogę tego krytykować, dlatego że moja córka przeszła wszystkie już możliwe pudełkowe diety. Wiem, że są ludzie zagonieni i to jest bardzo wygodne. I myślę, że jest to jakieś rozwiązanie dla wielu. Natomiast wiesz, no, ja mam specyficzną kuchnię, specyficzny smak. Ja jeszcze nie trafiłam na coś, co by mi smakowało, bo to wszystko jest nieprzyprawione. To wszystko jest bez smaku dla mnie i ciężka sprawa. No. A takie popisowe danie Małgosi? To jest taka zupa, którą robię w 3 minuty, czyli kroję na desce wszystkie możliwe warzywa, wrzucam łyżkę miso, dużo chili, ząbek czosnku, co zajmuje mniej więcej 40 sekund, po czym zalewam to bulionem 5 przemian, który jest u mnie zawsze w domu, gotuję go 12 godzin, potem mrożę go w paczkach i wystarczy minuta, żebyś go rozmrozić i zalać nimi. To jest wielka miska zupy, którą zjadam codziennie. I zrobiłam się głodna, dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Tak, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo.